Jest pan menedżerem Centrum SPA. Proszę powiedzieć, kto korzysta z usług państwa centrum? Nasi klienci to osoby w różnym wieku i wykonujące różne zawody, ale łączy ich jedno: troska o własne zdrowie i wygląd. Nasi klienci chcą dbać o siebie i dobrze wyglądać. Czy państwa klienci zapisują się na zajęcia i umawiają na zabiegi w jakimś szczególnym dla siebie momencie? Niektóre panie po prostu przynoszą zdjęcie i mówią, że chcą wyglądać jak znana aktorka czy celebrytka. Najwięcej klientów mamy przed Nowym Rokiem. Wiadomo, że wszyscy chcą wyglądać fantastycznie na imprezach sylwestrowych. Są też różne osobiste okazje. Jakie na przykład? Najczęściej śluby. Ślub i wesele. Co centrum oferuje na te szczególne okazje? Możemy zaproponować bardzo wiele. Zwykle łączymy porady dietetyka z zajęciami w siłowni pod okiem trenera personalnego i poradami stylisty. Można u nas także skorzystać z rozmaitych zabiegów kosmetycznych oraz umówić się do fryzjera. Fryzjer, kosmetyczka, fitness. Czy to jest oferta wyłącznie dla kobiet? Nie, nie tylko. Muszę pani powiedzieć, że czasy się zmieniły. Obecnie mężczyźni dbają o siebie tak samo jak kobiety. Naszymi klientami są także panowie. Kończymy śniadanie i idziemy na spacer. O której kończysz pracę? Kończę przerwę o 15. Czy możemy zaczynać egzamin? Zaczynamy lekcję o 8.00 rano. Kiedy zaczynasz studia? Zaczynam jeść obiad. Czy ona kończy pisać ten e-mail? Czy ona kończy pisać ten e-mail? Kobiety do pracy zakładają żakiet, koszulę, spódnicę, rajstopy i buty na wysokim obcasie. Mężczyzna do pracy nosi garnitur, krawat, koszulę i buty. Jestem ubrana w bluzkę, sweter, spodnie i sportowe buty. W sklepie odzieżowym kupuje koszulę, spódnicę, sukienkę, garnitur, spodnie i spodenki.